Cześć, dziś w Kajś wyjaśnia krótko i prosto o tym, jak działa Noctowizor. Zapraszam do oglądania. Noctowizor to narzędzie optyczne, które pozwala nam widzieć w ciemności. Przeciętny Kowalski jego działanie widział co najwyżej w jakimś filmie akcji bądź grze wideo i na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że w dobie powszechnej cyfryzacji takie urządzenie nie jest niczym nadzwyczajnym, ale to tylko pozory, bo historia Noctowizora miała swój początek w latach 20. ubiegłego wieku. Za ojca współczesnych Noctowizorów można uznać szkockiego inżyniera Johna Lodziego Bairda, który notabene był także jednym z wynalazców, któremu zawdzięczamy telewizję. Tak czy siak, od niemal 100 lat technologia ta jest rozwijana przede wszystkim z myślą o zastosowaniach militarnych, ale też o rynku cywilnym, gdzie noktowizja znajduje zastosowanie wśród myśliwych, podróżników czy też fotografów. W zależności od modelu i generacji noktowizor składa się z różnych technologii. Przykładowo technologia termiczna wykrywa różnice ciepła, a intensyfikacja obrazu, czyli tradycyjny zielony obraz, wzmacnia dostępne światło. Tradycyjna technologia noktowizyjna oparta na zielonym wzmocnieniu światła polega na zbieraniu jego niewielkiej dostępnej ilości, to na przykład światło pochodzące z gwiazd, księżyca bądź też światło podczerwone, przez soczewkę obiektywu noktowizyjnego. Światło to następnie wchodzi do fotokatody z arsenku galu, która pobiera energię świetlną zwaną fotonami i przekształca ją w energię elektryczną zwaną elektronami. Aby uzyskać wzmocnienie, te kilka elektronów przechodzi przez specjalne urządzenie w kształcie dysku zwane płytką mikrokanalikową. Płytka ta posiada wewnątrz miliony maleńkich kanałów, które w wyniku procesu elektrycznego i chemicznego powodują, że kilka wchodzących do niej elektronów uderza w ściany tych maleńkich kanałów, uwalniając w ten sposób znacznie więcej elektronów, można je liczyć w tysiącach. Te tysiące nowych elektronów opuszczają płytkę mikrokanalikową i przemieszczają się przez ekran luminoforowy, który przekształca elektrony z powrotem w fotony, czyli światło widzialne. To światło widzialne jest produktem końcowym, który przechodzi przez okular do oka i jest oglądany w jasno-zielonym wzmocnieniu oryginalnej sceny, na którą skierowany mamy obiektyw. Ten opis dotyczy działania technologii trzeciej generacji noktowizorów, która obecnie nie jest praktycznie dostępna na rynku cywilnym. Pierwsza generacja noktowizorów nie ma płytki mikrokanalikowej, która jest odpowiedzialna za bardzo dużą część wzmocnienia światła. Urządzenia drugiej generacji mają z kolei te płytki, dzięki czemu zapewniają duże wzmocnienie światła, jednak nie są wyposażone w identyczną warstwę ochronną oraz nie posiadają też bariery jonowej, co jest standardem w sprzęcie trzeciej generacji. Brak tej bariery skraca żywotność lampy obrazowej. Poza tym jednostki drugiej generacji wykorzystują starszą i tańszą fotokatodę trójalkaliczną zamiast nowszej, bardziej efektywnej fotokatody z arsenku galu, która poprawia wydajność przy słabym oświetleniu oraz zwiększa zasięg widoczności w nocy. Technologia, która wymaga światła z otoczenia, a następnie jest wzmacniana i zapewnia obraz, który pozwala zidentyfikować dany obiekt, to już naprawdę leciwa technologia. Obecnie gogle są wyposażone zarówno w podczerwień, jak i termowizję. Jeśli chodzi o noktowizję w podczerwieni, to jest to jedna z najnowszych technologii. Nie wykorzystuje ona światła z otoczenia, aby zapewnić obraz. Gogle takie wykorzystują promienie podczerwone do tworzenia obrazu. Fale światła podczerwonego są emitowane przez wszystko, co emituje jakiekolwiek ciepło. Oznacza to, że w końcowym rezultacie widzimy różnicę temperatur między różnymi obiektami. Z kolei technologia termowizyjna działa tak samo jak technologia podczerwona, jednak aby stworzyć obraz, wykorzystuje ona rzeczywiste ciepło, które jest uwalniane przez obiekt, a nie promienie podczerwone. Gogle termowizyjne sprawdzają się lepiej podczas pracy o każdej porze dnia, nawet w biały dzień. Kolejną technologią, która szybko ewoluuje i z roku na rok jest coraz lepsza, jest cyfrowy noktowizor, który pozwala na coraz to lepsze widzenie w nocy. I choć obraz nie dorównuje możliwościom noktowizorów wzmacnianych lampą, to trzeba przyznać, że obraz jest tylko odrobinę gorszy od modeli pierwszej generacji, a z roku na rok oferowana przez cyfrowe noktowizory jakość obrazu jest praktycznie coraz większa. Jak działa cyfrowy noktowizor? Zmienia on widziany obraz na sygnał elektryczny, który jest następnie kierowany do czujnika obrazu. I to tyle w temacie noktowizorów. Jeśli szukacie jakiegoś, który chcielibyście nabyć, to kilka linków zostawiam Wam pod tym materiałem. A na dziś ode mnie to wszystko. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!